Witajcie. Tematem dzisiejszego filmu jest Mama Krab. Nie. Nie, nie, nie. O ojcu miało być. Czyli tatarak. Tatarak zwyczajny, czyli Acorus calamus. Od razu należy powiedzieć, że nie jest to roślina akwarystyczna. Ale, ponieważ jest rośliną wodną, można ją stosować zarówno w oczkach wodnych, jak i zbiornikach paludaryjnych. Choć domyślam się, że paludaria raczej duże, bo to dość pokaźna roślina. Jej wysokość waha się pomiędzy 60 a 150 cm. Acorus calamus jest byliną, czyli rośliną wieloletnią należącą do rodziny tatarakowatych. Znany jest także pod ludowymi nazwami jako na przykład ajer i tatarskie ziele. Jest rośliną olejkodajną, jadalną, kosmetyczną i leczniczą o szerokich zastosowaniach w różnych kulturach na całym świecie. Zasięg gatunku obejmuje Azję i Amerykę Północną. Poza tym został zawleczony i rozpowszechniony przez człowieka na inne kontynenty od strefy subtropikalnej do umiarkowanej. Do Europy trafił w okresie średniowiecza. W Polsce ten gatunek jest pospolity na całym terenie, z wyjątkiem Karpat. Dlaczego nie ma go w Karpatach? Jeśli ktoś wie, kto go z Karpat zaje, to poproszę o info w komentarzach. Tatarak występuje obecnie praktycznie na całym globie. Do Polski trafił najprawdopodobniej z Azji. Jak sugeruje jego nazwa, mógł pojawić się w Polsce w czasie najazdów tatarskich. Czyngis Han i te sprawy. Rozprzestrzenianiu gatunku sprzyjać miało dodawanie fragmentów kłączy do bukłaków w celu aromatyzowania wody, po czym zagubione lub wyrzucone kłącza dawały początek nowym populacjom. Tak powstały pierwsze wody smakowe – tataraczanka i ajerkonik. Typowe miejsca występowania tataraku to brzegi wolnopłynących rzek, jeziora, stawy, bagna i płycizny z bogatym i ilastym podłożem. Roślina osiąga od 60 do 100, rzadko 150 cm wysokości. Liście wyrastają dwurzędowo z czołgającego się kłącza. Osiąga ono zwykle nieco ponad 1 cm średnicy i długość od kilku do 10, rzadko do 20 cm. Jest nieco obłe, od dołu wyrastają z niego słabo rozgałęzione korzenie, od góry pokryte jest podkowiastymi śladami po liściach. Liście wyrastają ze szczytowych, fajkowato wzniesionych ku górze części kłącza. Od zewnątrz kłącze okryte jest skórką, która od dołu jest zwykle biaława, a od góry zielonkawa do różowawej, czasem żółta lub brunatna. Wewnątrz kłącze jest białe, zwykle nieco zabarwione w pobliżu skórki na zielono lub różowo. Zamierające odcinki kłącza od wewnątrz żółkną i brunatnieją. Kłącze jest silnie aromatyczne, zwłaszcza po przełamaniu, o zapachu cynamonowo-kamforowym. Liście wyrastające z kłącza są długie, dorastające do 1 metra, mieczowate, jaskrawo-zielone. Kwiaty dwupłciowe zebrane w kwiatostan kłosowy, osadzony na czubku łodygi, okryty liściem długości 4 do 12 cm, żółtawy lub brunatno-zielony. Owoc to podłużna, wielonasienna, czerwona jagoda. Kwitnie od końca maja do lipca. Tak jak powiedziałem wcześniej, olejek, jak i samo kłącze z tataraku ma zastosowanie w kosmetykach i lekach. Teoretycznie jest rośliną jadalną, ale niestety zawiera związek o nazwie beta-azaron, który jest toksyczny i w zbyt dużej ilości może nawet uśmiercić ciekawskiego akwarystę. Najgorszy jest tatarak z Indii, bo zawiera najwięcej tego związku. Jak się Hindusi o tym dowiedzieli, to zaczęli kłącza poddawać detoksykacji. A jak? W prosty i tani sposób. Gotowali go w moczu krów. Także życzę miłego spożywania tataraku z Indii. Co do uprawy, to ta typowo błotna roślina nie jest uprawiana w akwariach, jednak przydatna jest do zasadzania w przydomowych oczkach wodnych. Europejska forma jest mrozoodporna, jednak latem lubi miejsca ciepłe i słoneczne z bogatym podłożem. Może rosnąć w dużym akwarium, osiągając nawet do 50 cm wysokości. Temperatura wody i powietrza 23 do 25 stopni Celsjusza. Jako podłoże stosuje się drobny piasek z dodatkiem gliny i torfu. Jeszcze lepiej rośnie w wilgotnej oranżerii lub paludarium. Rozmnaża się wegetatywnie przez oddzielenie młodych, jednak nie wcześniej jak po wykształceniu co najmniej 3 listków i systemu korzeniowego. Obecnie wyhodowano odmianę ozdobną zwaną Acorus calamus variegatus, czyli tatarak
pstry.